Instytuty świeckie są instytutem życia konsekrowanego, w którym wierni dążą do doskonałej miłości i pragną przemieniać, uświęcać świat od wewnątrz. Ta forma życia konsekrowanego została zatwierdzona przez Piusa XII, 2 lutego 1947 roku, konstytucją Provida Mater Ecclesia. Czymże ona się różni od zakonów? Otóż tym, że konsekracja jest realizowana w świecie, nie w zakonach, nie w klauzurach, czyli w oderwaniu od świata. Świeckość, jeśli chodzi o instytuty świeckie, to jest wpisana w nie zarówno konsekracja, świeckość i apostolstwo. Konsekracja jest to, czerpie przede wszystkim swoje życie w Eucharystii, w uczestniczeniu w życiu, w modlitwie wewnętrznej i w modlitwie liturgicznej. Głęboka więź z Bogiem jest warunkiem oddziaływania na środowisko, w którym żyjemy. Konsekracja jest darem i w odpowiedzi na ten dar osoby, które podejmują to życie, składają śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa i w ten sposób całkowicie poświęcają się Bogu, naśladując Chrystusa w miłości Boga i w miłości ludzi w świecie. Świeckość jest właśnie, polega ona na tym, że jesteśmy otwarci na świat, że uczestniczymy w małych i wielkich wydarzeniach świata, że staramy się odnajdywać Boga w każdym wydarzeniu i w spotkaniu z każdym człowiekiem. Uczestnicząc w tych wydarzeniach, liczymy się z autonomią świata, liczymy się z wartościami i prawami, którym ten świat się kieruje. A jeśli chodzi o apostolstwo, to apostolstwo jest również bardzo specyficzne, dlatego że nasza konsekracja przebiega w świecie, więc bez żadnych oznak, bez żadnych stygmatów oddziaływujemy na środowisko poprzez bycie, poprzez obecność, czyli świadectwo życia. A świadectwo życia jest uwarunkowane naszą więzią, głębią więzi z Chrystusem. Im większa więź, tym głębsze, tym oddziaływanie, promieniowanie na środowisko, w którym żyjemy. I oddziaływujemy na środowisku, w którym żyjemy, a więc w rodzinie, w miejscu pracy, w życiu społecznym, w życiu gospodarczym, politycznym, w życiu kulturalnym, w życiu sąsiedzkim, wśród przyjaciół. I tam staramy się żyć Ewangelią. I w ten sposób jesteśmy wielkim znakiem zapytania dla osób, które z nami się spotykają i które widzą, że można żyć bardzo głęboko chrześcijaństwem i Ewangelią na co dzień. I w ten sposób też w jakiś sposób świadczymy, że te wydarzenia, w których uczestniczymy, a więc i radości, i trudy, i dramaty, możemy rozwiązywać w świetle Ewangelii. I w ten sposób możemy pomagać ludziom w tych trudnych sytuacjach i wlewać nadzieję, że może być inaczej. Nasze apostolstwo jest nie w zakrystii w związku z tym, a w świecie, ponieważ nasza konsekracja realizuje się w świecie. W związku z czym nasze działanie właśnie powinno być zanurzone w wydarzeniach codziennego, w wydarzeniach dnia codziennego, bardzo zwyczajnie. I naszym zadaniem jest uczestniczyć bardzo dyskretnie, towarzyszyć ludziom i poprzez zwyczajną obecność ułatwiać, przybliżać obecność Chrystusa, a w ten sposób otwierać, pomagać, wspierać to otwarcie na wiarę. To, co jest celem naszej ewangelizacji, aby przygotować
pod właściwą ewangelizację. To jest ta nasza preewangelizacja. Przy czym mówiąc o tej ewangelizacji, chciałabym powiedzieć, że przede wszystkim powinnyśmy zaczynać od siebie. Pierwsza ewangelizacja dotyczy nas. Najpierw musimy nawracać siebie, a później iść do świata i innym pomagać, bo apostołując nie możemy siebie, że tak powiem, wysuwać na pierwszy plan, tylko Boga, a to będzie wówczas, jeśli będą bardzo głębokie więzi z Chrystusem.